Twoje plany życiowe się ze Twoją rodziną nie zgadzają? Nie szkodzi. Magdalena Mortenska, księni, wielka reformatorka zakonów w Polsce po reformie trydenckiej, miała podobnie. Chociaż nie miała jednego oka, bo straciła w dzieciństwie, chociaż do pań, które były niezwykle urodziwe, nie należała, to jednak była przekonana, że jej powołaniem jest zakon. Chociaż dla jej taty i mamy to był wstyd. Bo córka do zakonu z takiego dobrego rodu, no szkoda dziecka. Ale ona się tym zupełnie nie przejmowała, była w swojej decyzji po prostu konsekwentna. W końcu się rodzice pogodzili, chociaż niezwykle utrudniali jej to zadanie. Nie przejmuj się, jeżeli twoje plany, twoje marzenia, twoje pomysły na życie nie są dobrze przyjęte w twoim domu. Jeżeli są dobre, jeżeli są godziwe, jeżeli dadzą ci naprawdę szczęście, w końcu twoi bliscy przyjmą to. Postaraj się wsłuchać w głos Pana Boga, który prowadzi nas przez życie. Im bardziej się wsłuchamy, tym bardziej odkryjemy swoje miejsce. I nie bójmy się go wybierać. Bo kiedy Pan Bóg nam coś da, jakieś miejsce, powołanie życiowe, to jest miejscem naszego największego szczęścia. Więc nie bój się zaryzykować. Nie bój się narazić. Ale śmiało idź tam, gdzie Bóg cię wzywa.